Zostałem zaproszony w związku z nową książką, opowieści o tym, co daje moc, na spotkanie z dziećmi, porozmawianie o wartościach, o tym, co nam towarzyszy, co w życiu jest ważne, co daje moc i co dla dzieci jest ważne. No właśnie, a co jest ważne dla dzieci? A to one, myślę, odpowiedzą najlepiej same na te pytania, ale jak zadaję to pytanie, to zawsze pierwsza to jest rodzina, później jest miłość, przyjaźń, akceptacja, tolerancja, własne zdanie, prawa dziecka są dla dzieci bardzo ważne. Ważne jest prawo do szacunku, żeby mieć poczucie, że są ludźmi tu i teraz i należy im się także to, co należy się światu dorosłych, tylko i aż dlatego, że są ludźmi. Już wróciłeś? Zapytała mama, słysząc trzaśnięcie drzwi wejściowych i szybkie tup-tup-tup po schodach prowadzących do pokoju dzieci. Zaniepokoiło ją to, że Miłosz nie odpowiedział. Poszła więc na górę sprawdzić, co się dzieje. Co się stało? Usiadła na brzegu łóżka, na którym leżał Miłosz. Leżał i cicho płakał w poduszkę. Ja podejmowałem działania na zaproszenie wydawnictwa Ibis, które zaproponowało mi, żebym napisał książkę dla dzieci. Wydawało mi się na początku, że to trudne być nie powinno, ponieważ całe życie pracuję z dziećmi na rzecz dzieci, rozmawiam z nimi, mam całkiem dobry kontakt, ale dla dzieci pisze się trudniej. I niewątpliwie podejmowanie tematów, które mają być zrozumiałe i zaciekawić dzieci, wymaga większego zastanowienia, większej pracy, niż jak to robiłem wcześniej dla dorosłych. Czyli współczesny patriota to po prostu uczciwy człowiek? Podsumował Miłosz. I przyzwoity, dodała Julka, przypominając sobie słowa pewnego mądrego profesora. Zapomniała tylko, jak się nazywa. Bardzo ważne jest, żeby w ogóle dzieci zainteresować książką, żeby one chciały czytać. I tutaj mój apel, jak nie zobaczą swoich dorosłych czytających, mamę, tatę, wychowawców, dziadków, to trudniej im jest po książkę sięgnąć. A z drugiej strony, dlaczego czytać? Bo tam się człowiek rozwija, bo tam rozwija nie tylko wyobraźnię, ale i swoje słownictwo i wizję świata, krytycyzm do świata, asertywność. To jest bardzo ważne i im więcej dzieci książek pochłaniają, tym lepiej jest dla nich, dla ich rzeczywistości tu i teraz, ale także i dla przyszłości.